Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie kawa, która, jak się okazuje, posiada szereg korzystnych właściwości dla naszego ciała. Wykraczają one jednak ponad jej właściwości znane, czyli naparu, który ogranicza uczucie zmęczenia, senności czy też wspierania naszej koncentracji. Na jej temat krąży również wiele nieprawdziwych informacji. Zatem dzisiaj poznamy jej prozdrowotne działanie i zmierzymy się z typowymi mitami dotyczącymi kawy. Dodatkowo odkryję przed Państwem inne ciekawe właściwości, jak chociażby wpływ kawy na ryzyko rozwoju nowotworów czy chorób układu nerwowego. Odpowiemy sobie również na pytania typu, czy kawa podnosi ciśnienie, czy mogą ją pić osoby z nadciśnieniem, czy powoduje zgagę i czy jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas. Jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. Ale na wstępie zobrazujmy i wyjaśnijmy wszystkim tym, którzy mogą powątpiewać w prozdrowotne działanie kawy, czyli odpowiedzmy na pytanie, jaki jest jej mechanizm działania na nasz organizm i co powoduje jej prozdrowotne działanie. Kawa oddziałuje na różne narządy, a są nimi chociażby mózg, wątroba, naczynia krwionośne, serce oraz jelita. Jej mechanizm oddziaływania polega na wpływie na receptory adenozyny, na które oddziałuje kofeina zawarta w kawie. Pobudzenie tych receptorów przez adenozynę sprawia, że mózg, serce może pracować nieco wolniej, to jest występuje działanie hamujące na te narządy. Ich zablokowanie przez kofeinę daje przeciwstawny efekt, czyli pobudzenie, redukcję uczucia senności czy wzmocnienie skurczu serca. Poniżej wybrałem dla Państwa te najbardziej typowe właściwości kawy, ale również te atypowe, ale także budzące odwieczny spór czy też wątpliwości. Dla przykładu, czy kawa wypłukuje magnez? Zacznijmy od czegoś pewnego, czyli od najprawdziwszej prawdy, którą wszyscy znamy. Kofeina pobudza, dodaje energii i ogranicza potrzebę snu. Działanie to wynika z blokowania wspomnianych wcześniej receptorów w mózgu. Efektem zablokowania receptorów dla adenozyny przez kawę jest uczucie pobudzenia, wzmożone skupienie i czujność, a także zwiększone pokłady energii. Niektóre osoby mogą jednak po wypiciu większej ilości kawy odczuwać niepokój. Spożywanie kawy niesie również inne pozytywne zmiany w zakresie pracy naszego mózgu. Takie jak skrócenie czasu reakcji, co potwierdzono w kontrolowanym doświadczeniu polegającym na szybkości rozwiązywania testu. W efekcie wypicia kawy test był wykonywany 10% szybciej. Kawa pomaga również uporać się z uczuciem znużenia czy senności. Fakt ten mogą potwierdzić miliony ludzi na świecie. Oprócz tego osoby pracujące w trybie zmianowym, na tak zwane nocki, po przyjęciu określonej ilości kofeiny podczas nocnej zmiany są w stanie utrzymać wydajność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Potrzebną ilość do uzyskania tego efektu oszacowano na 800 mg, co znajduje potwierdzenie w badaniu prowadzonym na 20 pracownikach sił specjalnych, którzy byli poddawani testom czujności i logicznego myślenia. Ale efekt pobudzający niesie ze sobą inny aspekt. Otóż spożywanie kofeiny utrudnia zasypianie, co zależnie od okoliczności można uznać za zaletę, na przykład w przypadku pracy zmianowej, lub też wadę, jeśli po prostu nie możemy zasnąć. Opóźnienie senności wykazano dla dawki 100 mg i więcej. I tutaj łatwo obliczyć. Uznaje się, że jedna szklanka kawy zawiera około 100 mg kofeiny. Zatem, aby uzyskać powyższy efekt, wystarczy już jedna szklanka kawy dziennie. Poza tym kawa wpływa korzystnie na nasz nastrój, co stwierdzono dla dawek rzędu 200 mg na dobę. Ale co ciekawe, spożycie kawy i jej efekt pobudzający jest zależny nie tylko od zastosowanej jednorazowej dawki, ale również od tego, jak często po kofeinę sięgamy. Dlatego też osoby sporadycznie sięgające po kawę mają lepszą czujność w porównaniu do osób regularnie ją spożywających. Po prostu przy regularnym spożywaniu kawy można powiedzieć, że organizm w pewnym sensie częściowo się do niej przyzwyczaja i finalny efekt
jest słabszy. Ale jeśli jesteśmy jeszcze przy układzie nerwowym, a dokładniej mówiąc przy mózgu, warto wspomnieć, że kofeina zawarta w kawie może wspierać pamięć, ale także jej wydajność. W badaniach wykazano, że jej stosowanie zredukowało zmęczenie związane np. z powtarzaniem testowych zadań. Dodatkowo odnotowano, iż zdolność przypominania była lepsza w porównaniu do osób, które kawy nie piły. Jednak czas działania kofeiny jest kilkugodzinny, więc osoby badane pijące kawę rano wykazały lepsze wyniki w porannych niż w popołudniowych testach pamięci. Stąd też płynie prosty wniosek. Picie kawy tuż przed rozpoczęciem procesu uczenia się zwiększa zdolności do zapamiętywania. W dalszej kolejności przyjrzymy się wpływowi kawy na wartość ciśnienia i pracę serca. Zatem, to prawda czy mit? Czy kofeina podnosi ciśnienie tętnicze? Odpowiedź brzmi: to zależy. Szczególnie mówi o tym poniższe badanie. Podstawowym kryterium odpowiedzi na to pytanie na zasadzie tak lub też nie jest to, jak często spożywamy kawę. Okazuje się, że regularne spożywanie kawy nie ma wpływu na ciśnienie krwi, co tłumaczy się m.in. wytworzeniem tolerancji. Nieco inaczej wygląda to u osób sporadycznie pijących kawę. U nich w badaniu był zauważalny wzrost ciśnienia. Wpływ kawy na ciśnienie nie ogranicza się jedynie do tego, czy jego wartość wzrośnie, zmieni się, czy spadnie. Jedno z nowszych badań pokazuje zupełnie inny wpływ kawy na ciśnienie. Okazuje się, iż umiarkowane i nawykowe picie kawy nie zwiększa ryzyka nadciśnienia, a wręcz je zmniejsza. W przeglądzie tym znajdziemy również potwierdzenie tego, że sporadyczne picie kawy ma związek ze wzrostem ciśnienia. Oprócz tego pojawienie się nieregularnego ciśnienia i spożycia kawy nie ma nic ze sobą wspólnego u osób z nadciśnieniem. Jak zatem widać, pijąc kawę regularnie, możemy ciśnienie nawet obniżyć, a pijąc od czasu do czasu, możemy je niestety podnieść. Pytanie kolejne. Czy kawa wpływa na nasze serce? Otóż w sercu zlokalizowane są receptory dla adenozyny, o których była mowa już wcześniej. Dlatego też spożycie kawy ma istotny wpływ na jego pracę. Czego konkretnie możemy się spodziewać u osób pijących kawę? Otóż rośnie u nich siła skurczu i częstość jego bicia. Częściowo działanie to wynika z wpływu kofeiny na wyżej wymienione receptory, ale w wyniku picia kawy dochodzi również do wzmożonego wydzielania katecholamin, takich na przykład jak adrenalina czy noradrenalina, które również napędzają serce. Co ciekawe, jedno z badań sugeruje, że regularne spożywanie kawy może obniżyć o 15% ryzyko chorób na tle sercowo-naczyniowym. A teraz kolejny zaskakujący punkt. Jak się okazuje, kofeina może wpływać na pojawienie się bólów głowy, jak również może go złagodzić. Skąd takie sprzeczne działanie? Niejednokrotnie w dzisiejszym odcinku mówiliśmy o regularnych kawoszach, jak i tych z przypadku. Fakt ten domaga doprecyzowania. Nawykowe spożywanie kofeiny może wiązać się z wytworzeniem tolerancji na ten składnik. A co to oznacza w praktyce? Nagłe zaprzestanie jej przyjmowania może skończyć się bólem głowy, obok którego mogą występować zmęczenie, senność, uczucie niepokoju, co jest niejako objawem abstynencji. Jednym ze szczególnych bólów głowy jest migrena. Niejednokrotnie kofeina jest opisywana w jej aspekcie jako czynnik mogący wywołać napad migreny. Dzieje się tak również wtedy, gdy kofeina zostanie nagle i całkowicie wyeliminowana. U osób z migreną również mogą wystąpić objawy odstawienne kofeiny, co wywołuje zmiany w kilku neuroprzekaźnikach, które mają wpływ na funkcjonowanie mózgu. Warte wspomnienia jest również to, że kofeina, z racji możliwości przechodzenia przez barierę krew-mózg, ma również właściwości przeciwbólowe. Nie bez powodu część środków przeciwbólowych posiada w swoim składzie kofeinę. Wzmaga ona działanie przeciwbólowe substancji przeciwbólowych takich jak paracetamol czy kwas acetylosalicylowy. Zatem jeśli masz migrenę lub tendencję do bólu głowy na skutek nagłego odcięcia się od kofeiny,
to oczywiście nie odstawiaj kawy nagle. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz jednak zrezygnować z kawy, to odstawiaj ją stopniowo. Na początek wystarczą mniejsze porcje. Możesz spróbować również ograniczyć ilość wypijanych filiżanek w skali dnia. Przejdźmy do kolejnych właściwości kawy. Otóż kawa wspiera sprawność fizyczną, ale także siłę naszych mięśni. Osoby pracujące fizycznie z pewnością potwierdzą, że kawa rozjaśnia umysł, ale również wspiera organizm przy nasilonym wysiłku fizycznym. Jak pokazuje jedna z metaanaliz, stosowanie kofeiny wpływa pozytywnie na wytrzymałość i siłę naszych mięśni, ale również na metabolizm energetyczny. Dodatkowo kofeina poprzez oddziaływanie na ośrodek oddechowy ma wpływ m.in. na tempo oddychania. Działa również na inne istotne struktury dla zwiększonej wentylacji podczas ćwiczeń, np. na przeponę. Warto wspomnieć, że kofeina, podobnie jak teofilina, stosowana w lecznictwie w przypadku ryzyka skurczu oskrzeli, pomaga rozszerzyć drogi oddechowe, co ma znaczenie dla redukcji duszności. W porównaniu do teofiliny, kofeina jednak działa krócej, co może być wadą i zaletą, w zależności od tego, jakiego efektu się spodziewamy. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy kawa może powodować zgagę? Oczywiście chcielibyśmy odpowiedzieć przecząco, ale dane pokazują jasno, że spożycie kawy może mieć związek z występowaniem zgagi. Skąd się bierze taka właściwość kawy? Chodzi o wpływ kawy na mięśniówkę żołądka i rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku, który stanowi granicę dla przełyku i żołądka. W efekcie spadku napięcia tego mięśnia zarzucenie treści pokarmowej z żołądka jest łatwiejsze i odczuwane jest jako pieczenie czy też palenie w przełyku. I tutaj ważna wskazówka. Jeśli masz tendencję do nadkwasoty, nie pij kawy na czczo, a dopiero jakiś czas po posiłku. A teraz postaram się rozwiać wątpliwości dotyczące kawy i choroby wrzodowej żołądka. Odpowiedzmy sobie na pytanie. Jak to w końcu jest? Czy kawa jest odpowiedzialna za pojawienie się wrzodów żołądka? Jak pokazuje jedno z najnowszych badań naukowych, aż 95% przypadków choroby wrzodowej żołądka przypisuje się stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, obecności bakterii Helicobacter pylori, ale także paleniu papierosów. Z kolei japońskim badaczom udało się wykluczyć jakikolwiek wpływ kawy na choroby żołądka, a w tym oczywiście wrzody. W podsumowaniu tego badania czytamy, że nie ma znaczącego związku między spożyciem kawy a 4 głównymi zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego związanego z nadkwaśnością. Wyniki tego badania mogłyby nam się wydawać nieco dziwne, skoro wiemy, że w pewnym sensie kawa powoduje produkcję soku żołądkowego, czy też kwasu solnego. Jednak w żołądku, w środowisku kwaśnym, do głosu dochodzą do tej pory nie wszystkim znane właściwości przeciwutleniające i relaksujące poprzez wpływ na warstwę mięśniową żołądka. Okazuje się bowiem, że kawa to nie tylko kofeina, a pozytywne znaczenie w zakresie pracy żołądka ma kwas chlorogenowy, czyli składnik ziaren kawy, który w badaniach naukowych okazuje się regulować uszkodzoną powierzchnię błony śluzowej. Kolejny punkt może Państwa zaskoczyć. Warto w dzisiejszym odcinku postawić pytanie, czy kawa może stanowić źródło minerałów? Okazuje się, że jedna porcja naparu może być całkiem przydatnym źródłem minerałów. A żeby było śmieszniej, są to magnez i potas. Jak to w końcu jest? Przecież od zawsze słyszymy, że kawa wypłukuje magnez. Sięgnijmy zatem do źródła tej teorii, do polskich badań, w których przeczytamy, że jedna porcja naparu kawy może pokryć 7,5% zapotrzebowania na magnez u pań i 6,4% u panów. Zatem już 3-4 kawy filiżanki dziennie okazują się być całkiem dobrym źródłem tego pierwiastka. Otóż mit o wypłukiwaniu magnezu z organizmu poprzez kawę w wyniku ogromnego niedopowiedzenia stworzyli tak naprawdę nieuczciwi producenci suplementów magnezu.
Opierali oni swoją tezę o badanie naukowe, bądź co bądź prawdziwe, którym, uwaga, dowiedziono, że 300 mg kofeiny z kawy wypłukuje, uwaga, około 4 mg magnezu. Ale rozpocznijmy od tego, że według przelicznika, który już znamy, 300 mg magnezu znajdziemy mniej więcej w 3 szklankach kawy. Pamiętajmy jednak, że jedna szklanka kawy zawiera około 7 mg magnezu, to też 3 takie szklanki dostarczą nam 21 mg magnezu. Zatem, odejmując od dostarczonych 21 mg kawy 4 utracone miligramy, jak nie trudno wywnioskować, wciąż mamy na plusie jakieś 17 mg. Zatem kawa dostarcza organizmowi magnez, a nie powoduje jego utratę. Szach, mat. Podobny wniosek tyczy się również innych mikroelementów, które, jak się okazuje, mają swój istotny udział w kawowym naparze. Tym razem chodzi konkretnie o mangan, którego kawa dostarcza nam 13%, jeśli chodzi o dzienne zapotrzebowanie właśnie na ten pierwiastek. Oczywiście ich ilość zależy od odmiany kawy, warunków jej wzrostu, ale również użytej wody. Czasami zawartość w określonej wodzie może być większa, co jeszcze bardziej zwiększy dzienną podaż tego pierwiastka. I tutaj taki bardzo szybki wątek poboczny, jeśli o mikroelementach mowa. Wiemy, że kawa zaburza w znaczącym stopniu wchłanianie żelaza, mogąc nawet prowadzić do anemii z jego niedoboru. Ale bez obaw, jest na to rozwiązanie. Aby ograniczyć wpływ kawy na przyswajanie żelaza, pij kawę 2 godziny przed posiłkiem albo 2 godziny po posiłku. W takim układzie wpływ kawy na wchłanianie żelaza jest praktycznie niezauważalny. Skoro była mowa o aspekcie mineralnym kawy, to warto wspomnieć, jak kawa działa na nerki i skąd pojawia się większa tendencja do częstszego oddawania moczu. Poza tym, czy kawa zwiększa ryzyko kamieni nerkowych? Wiele osób może zadawać sobie właśnie to pytanie. Skąd bierze się zwiększone oddawanie moczu u osób regularnie pijących kawę? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Kofeina zawarta w kawie wykazuje łagodne właściwości moczopędne. Jak się okazuje, jej regularne spożywanie może również zmniejszać ryzyko kamieni nerkowych, co wiąże się ze wzrostem wydalania jonów wapnia dzięki kawie i niższym stężeniem kwasu szczawiowego, które są składnikami kamieni w układzie moczowym. Zatem mało prawdopodobne jest to, że kawa powoduje kamienie nerkowe. Kolejnych kilka zagadnień odnosi się do wątpliwości, jak kawa wpływa na układ pokarmowy. Chodzi konkretnie o wątrobę, ale także nasze jelita. Zatem rozpocznijmy od tego, czy poranne bieganie po kawie do toalety to kwestia kawy, czy też porannego pośpiechu. To dość częste zjawisko, oczywiście, z którym zmaga się część Polaków szykujących się rano do pracy. Ale jak to wytłumaczyć? Chodzi o to, że kawa pobudza ruch jelit, nieco inaczej niż mózg. W wyniku działania kawy wzmaga się perystaltyka jelit, ale konkretnie odcinek jelita grubego, a nie całe jelito. Taką prawidłowość stwierdza się u około 30% osób. Aktywność ta jest odczuwalna już po 4 minutach, ale jej występowanie po kawie wcale nie jest związane z kofeiną. A skąd taki wniosek? Otóż w badaniach na ochotnikach podawana była kawa bezkofeinowa, ale także z kofeiną. Pobudzenie pracy jelit występowało u obu grup. Stąd też wiemy, że to nie kofeina pobudza nasze jelita po wypiciu małej czarnej. Dlatego też część osób widzi nawet w kawie domowy sposób na zaparcia. Fakt, że kawa może pobudzić jelito grube, okazuje się być pomocne w przypadku operacji brzucha, gdzie po zabiegu część pacjentów skarży się na zaparcia, wolną perystaltykę, poza tym rośnie ryzyko niedrożności jelit. Co ważne, spożycie kawy może nie tylko wpływać na poprawę wypróżnień u osób po operacji jelita, ale również wspiera proces regeneracji jelit i ich powrót do stanu fizjologicznego. W porządku, przejdźmy dalej, czyli do tego, jak kawa wpływa na naszą wątrobę. Otóż kawa może ograniczyć ryzyko włóknienia tego narządu,
które jest następstwem uszkodzenia komórek wątroby przez określony czynnik zewnętrzny, np. alkohol czy też toksyny. Jednak co ważne, korzystne właściwości w kierunku łagodzenia blizn wątrobowych posiada kawa z kofeiną. Bezkofeinowa już nie. Co ciekawe, pozytywne efekty w kwestii włóknienia wątroby zaobserwowano u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Efekt ten osiągnięto przy spożyciu 100 mg kofeiny na dzień, czyli około jednej szklanki kawy dziennie. Ogromnym plusem picia kawy z kofeiną jest również zdolność do zmniejszenia ryzyka marskości wątroby i co ważne, takiego efektu nie osiągnięto dla innych napojów zawierających kofeinę. Idąc już szlakiem przewodu pokarmowego, przejdźmy od wątroby do pęcherzyka żółciowego. Może powstać pytanie, co kawa ma wspólnego z magazynem naszej żółci, czyli z pęcherzykiem żółciowym? Otóż spożywanie kawy może zmniejszyć ryzyko kamicy żółciowej. A co leży u podstaw tego mechanizmu? Otóż kofeina pomaga zapobiegać krystalizacji cholesterolu w pęcherzyku żółciowym. Potwierdzenie tego znajdziemy w analizie, w której zanotowano 17% spadek ryzyka zachorowania na te przypadłości, choć niektóre badania niestety nie potwierdzają powyższych. Wytłumaczeniem tych nieścisłości mogą być na przykład różnice populacyjne. Dla przykładu, większy odsetek zachorowań na kamicę żółciową charakteryzuje obywateli Norwegii niż Włoch. A teraz powiedzmy o działaniu profilaktycznym kawy, czyli takim, które zabezpiecza nas przed pojawieniem się określonej choroby. Otóż kofeina, która zawarta jest w kawie, zmniejsza ryzyko pojawienia się niektórych nowotworów. Jak się okazuje, osoby regularnie spożywające kawę mają mniejsze ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, ale także i gardła. Na tym jednak nie koniec. Kawa może mieć również pozytywny wpływ na częstość zachorowania na raka jelita grubego, a także nowotwór skóry, jakim jest czerniak. Jedno z badań dowiodło, że jej regularne picie może ograniczyć odsetek zachorowań na raka jelita grubego o około 18%. Nieco wyżej powiedzieliśmy o pozytywnym wpływie kawy na naszą wątrobę. Kawa, mówiąc kolokwialnie, ma również coś do powiedzenia w kwestii raka wątroby. Przegląd badań naukowych dowiódł, że regularne jej spożywanie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na nowotwór wątroby. Warto zaznaczyć także, że kawa wykazuje działanie ochronne na nasze neurony, czyli komórki naszego układu nerwowego, i może opóźnić ich degenerację w chorobie Parkinsona. Oprócz tego blokowanie receptorów adenozyny ma znaczenie dla funkcji ruchowych i mobilności właśnie u tych pacjentów. Potwierdzeniem tego jest badanie, w którym u pacjentów z chorobą Parkinsona doszło do zmniejszenia spowolnienia ruchowego, na co oczywiście są dowody naukowe. Oprócz tego wydaje się, że spożywanie kawy ma znaczenie dla ryzyka zachorowania nie tylko na chorobę Parkinsona, ale również na chorobę Alzheimera, co wiąże się ze spowolnieniem produkcji beta-amyloidu w mózgu poddawanych badaniom zwierząt. Nowsze badania dostarczają również informacji, że picie kawy może zmniejszyć ryzyko demencji i udaru mózgu oraz otępienia poudarowego. Skoro mamy już omówione prozdrowotne właściwości kawy, to powiedzmy coś o bezpiecznych ilościach, które możemy stosować w skali dnia. Otóż ogólnie uznaje się, że 400 mg kofeiny dziennie jest dawką bezpieczną. Zatem skoro wiemy, że w jednej filiżance kawy znajduje się około 100 mg kofeiny, to uważa się, że picie 4 filiżanek kawy o pojemności 250 ml jest wciąż dawką bezpieczną, która równocześnie wykaże prozdrowotne właściwości. Ale podsumowując właściwości kawy dla naszego organizmu, picie kawy, co wynika z dzisiejszego odcinka, ma dwie strony medalu. Gdybyśmy zatem chcieli zrobić bilans, czyli co zyskujemy, a na co narażamy się pijąc kawę, wyglądałby on mniej więcej następująco. W pierwszej kolejności wymienimy niepodważalne plusy kawy. Picie kawy pomaga zacząć dzień z większym poziomem energii.
pobudza umysł, ogranicza uczucie zmęczenia i pozwala przesunąć potrzebę snu w czasie, nawet o kilka godzin. Picie kawy wspomaga organizm przy wysiłku fizycznym i pomaga trenować dłużej. Co ważne, wśród plusów warto wspomnieć, że kawa nie podnosi ciśnienia tętniczego przy jej nawykowym spożyciu. Obniża przy tym ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, więc dba o Twoje serce. Może pomóc w walce z bólem głowy, wzmacnia także działanie leków przeciwbólowych, takich jak ibuprofen i paracetamol. Prócz tego plusem jest to, że kawa może być źródłem minerałów i nie odpowiada za powstawanie kamieni nerkowych. Korzystnie wpływa na wątrobę, pęcherzyk żółciowy, zmniejsza ryzyko pojawienia się kilku nowotworów i może pomóc w walce z chorobą Parkinsona czy Alzheimera. A co jeśli chodzi o wady picia kawy? Minusem kawy jest niestety potwierdzone naukowo ryzyko zgagi, a jelita osób wrażliwych na kawę mogą zareagować niestety nieco gwałtowniej. Ale rozwiązaniem w obu przypadkach może być przygotowanie nieco słabszego naparu lub też picie kawy po posiłku. Pamiętajmy także, że nagłe odstawienie kawy może spowodować szereg nieprzyjemnych reakcji dla organizmu, a najważniejszym z nich będzie najprawdopodobniej ból głowy, nawet o dużym natężeniu. Dlatego warto robić to stopniowo. A jeśli ktokolwiek z Państwa ma do mnie jakiekolwiek pytanie, to na Państwa pytania całkowicie za darmo odpowiadam na mojej prywatnej grupie na Facebooku. Uczestnictwo w grupie, rejestracja, zadawanie pytań itd. to wszystko jest za darmo. Takie pytania często od Państwa otrzymuję. Zatem jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, zapraszam do mojej prywatnej grupy na Facebooku. Link do tej grupy znajduje się w opisie tego filmu. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.